Siemaneczko, to Szaka z tej strony, witam Cię na moim kanale. Wczoraj przyszła paczuszka, nie dzisiaj, dzisiaj się mogę do niej odebrać. Przyszła wczoraj wieczorem, nie miałem kiedy, bo byłem jeszcze na spotkanku. Dzisiaj rano, od rana, jeszcze wszyscy śpią, dlatego mówię nie za głośno. Będziemy ją rozpakowywać. A co to jest? Pudełko od Lyreko. Zastępczy trochę. Znaczy ta paczka ta zewnętrzna, bo tutaj chyba już nie zastępcza. O, mamy. Jak już widzieliście. Zotac GeForce GTX 950 w wersji AMP. I ona ma tutaj napisane Exo Armor FreeStack iStream Firestorm. Takie tutaj, nie? Chyba. I 2 giga, a nie, tutaj Firestorma nie ma. Extended Warranty. Tu ma to napisane, czyli 5 lat oczywiście. GameStream Gameworks G-Sync DirectX 12. A kodzik. Widać będzie? Chyba będzie. O, jest. No, także dobieramy się do pudła. Oczywiście push the limit. Co tak? No, a tak a propos, to siedzę i namawiam co taka, żeby zrobili koszulki na konkurs. Taki z push the limit. Może się uda. Chcielibyście taką koszulkę? Ja bym chciał. Jak nie, to sam zrobię. Wyjmuję po kolei, żeby było ciszej, bo jednak jeszcze śpią tu u mnie. DVI VGA, oczywiście zasilanie. Płytka ze sterownikami, baczna obudowę. Quick Start Guide, jakiś build performance z reklamą. Folia z kartą. Także tak jak się spodziewałem. Wygląda tak jak 960. Dwa małe wentyle. Metalowa obudowa. Metalowy backplate. PCI-ka. 1/6. Backplate fajnie zawinięty tutaj z tej strony. Nie wiem, pewnie widzieliście przy 960. Fajnie to wygląda. Taka zamknięta cała budowa. Naprawdę fajnie się prezentuje. Dwie DVI-ki, HDMI, DisplayPort. O, kodzik tu jeszcze, jakby ktoś chciał. Chcecie kodzik? Kodzik. No. No i taka karta. Czekajcie na benchmara. Można zajrzeć tutaj. Dwa. O, budził się ktoś. To. No to czekajcie na benchmarka. Tak, czekajcie na benchmarka. No to już mi leci sep. Do zobaczenia. Cześć. Pa. Pet pa. Pa.